Państwa. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, ze mną jest Madzia. Cześć! Sorry, to sól, sól, pieprz, pieprz. Witamy was w kolejnym odcinku z Simsów 4, czyli naszej miłości na Srokato sezonie drugim. Dokładnie. Tutaj kina, słuchajcie, twierdzi, że ona w dzień spała, bo godzina 16 i z tej racji tak przez przypadek w stanie bielizni nie wyskoczyła do naszego sąsiada, ale nie wiem dlaczego. Ja tak naprawdę wyskoczyłam świecić dupą komuś innemu. Ale w sumie, bo tak się trochę zmieniły plany, bo skoro Maga stwierdziła, że ona będzie porządną w tej serii... Ja zawsze byłam porządną. No. Tak! Wszyscy, którzy oglądali wcześniejsze serie, wiedzą, że tak było. Proszę do mnie na Simsy, ja jestem bardzo porządna. U siebie na kanale to zawsze jesteś bardzo porządna. Tylko na moim kanale jesteś dziką świnią. Co? No oglądałaś dzisiaj blog ekipy, to dlatego, nie przejmuj się. Kurwa, jesteś dziką świnią. Mam się znowu obrazić, że się rozłączyć ostatnio. W ogóle natrzaskaliście tyle łapek w górę, że Magda stwierdziła, że się odbraża, także dzięki. Wszystko dzięki wam. Hashtag Magda leci na łapki. Ale to wiadomo, nie od dzisiaj. A takie z futerkiem łapki. Albo takie łapki, takie... Magda, nie rozwijaj tematu. Twój puszcza! Nie! Naprawdę, człowiek z gorączką siada, nagrywa, a ty mnie dobijasz człowiekiem puszczą. Dziękuję ci bardzo. No wiesz, już tak gadamy średnio 3-4 minuty około i nic się nie dzieje na ekranie, no to trzeba czymś zabawić tych widzów, nie? No to już na ekranie się dzieje, a ja... Tak, poprzesuwała troszkę, już się dzieje, dobra, gadamy dalej. No bo ja nie skończyłam, że ja w końcu będę tą nieporządną, coś ty zrobiła? Gotować nie umiesz, już ci mówiłam o tym. Goń się. No widzisz, nawet facet o łapkach myśli w górę. O Boże, jak my się kochamy, ojej. W sumie też możemy walnąć na moment. A to walni nas na moment. Popatrzmy sobie w chmury, bo tak w sumie jakoś ostro tu się... Ja z gołą dupą! Jak zwykle. Tak, ale ja już mam pomysł, kogo będę wyrywać. I... Ja może coś gotuję. Co by ci ugotować? Co chcesz? To jest jeszcze niżej, może jest coś lepszego. Nie ma, bo... Ej, ja na razie pierwszą stopień... No jezu, to taka nieumna, no tak. Tost z serem. Dawno w sumie jadłam. Chyba dawno nie jadłam. Ewentualnie jak ci się zechce później, to tą sałatkę ogrodową. Dobrze. Weź na mnie, może coś mądrego... Ja bym może pobiegać poszła, co? Wszyscy znamy to twoje biegania. No tak. Wszyscy. Słuchajcie, bardzo ładnie próbowaliście. No i nie wyłączyła, nie? Wszyscy no bardzo ładnie próbowaliście. A właśnie, chyba rachunki przyszły. Mhm. Nawet nas stać? No tak, akurat pobiegasz, to zapłacisz rachunki. No, ty się gotować jeszcze nie nauczyłeś? Widzisz, jak ja szaleję? Strasznie. Dobra, weź to schowaj. Odłóż. Może ja bym do kompa siadła? No, to a ja miałam programować. Tak? Tak mi się coś wydaje. A nie, utrzymuj skupienie przez 2 godziny. Nie, kup sobie flachę do tego. Do skupienia i wtedy. I masz grać chyba w gry wtedy. Kina, czas se golnąć. Czego masz nazwisko Lama? Bo jestem lamą? Aha. A czego ja jestem nieszczęśliwa? Jest 18, trzeba wracać do domu, zaraz dobranocka. Już czekam, bo muszę walnąć eliksir i grać w grę. A ty jesteś spięta. No bo spać! Zrób mi kąpiel, zrób mi ten... Do toalety i do łyżeczka.
A tylko dlaczego ja mam takie brzydkie łóżko? Ja chcę inną pościel na łóżku. Przemaluj mi łóżko. Baba. Ja chcę przy na moich oknach firankę. Co chcesz? No to latej po wszystkich, niech się zdecydują. No ale coś, żeby nam pasowało, no. No co, każde pasuje. Tak. To zielone. To na pewno. Oto. No, przynajmniej wygląda jak człowiek. To znaczy jak łóżko. No chyba nie. Chyba do siebie. Chyba nas trochę nie stać. No to daj tą, jedź na górę. Tak nie chcę żaluzji, nie lubię żaluzji. Daj o tą właśnie. W innym kolorze, no. No już! Zielona. No. I na wszystkie cztery. Tam zaklikałeś sobie. Nie, bo to są po prostu po trzy okna. Aha. A ciebie już nie stać, firanki dla ciebie. Masz tyle i się cieszę. Reszta kiedy indziej. Dzięki. Proszę bardzo. Zobaczysz, dwa razy tyle wody wyleję, żeby rachunki były wyższe za to. Ale co ja ci poradzę, że nie mamy pieniędzy? No ale na co ci te 191 simoleonów, co? No mogą się jeszcze na coś przydać. Na co? Jakbyś mi chciała na przykład coś zjeść. Ugotowane. W dodatku jutro idę do pracy, ty idziesz do pracy, to się zarobi się. To wieszam sobie. No dlaczego sobie? A mi dokończyć nie chciałaś firanek. Kup sobie dywanik. Nie pamiętasz, jak było w The Sims 3? Dywanik był na pracy. Ja nie chciałam dywanika nigdy. Ja nie lubię dywanów. Jak nie? No weź sobie dywanik. Dywanik. Ale ja nie lubię dywanów. O, jak to nie lubisz dywanów? No nie lubię dywanów. Oczywiście, że co lubisz. Co ty mi to w ogóle sugerujesz? Zwłaszcza przed kominkiem. Zwłaszcza jak kominku ogień się pali. No to tam tak. A widzisz tu gdzieś kominek? No to se postaw kominek. Mamy dywan. Ale nie koło łóżeczka. Jest koło łóżeczka. Taki za 11? A może jest? Tak, na pewno jest za 11 dywanik z dinozaurem. Tak. No widzisz, że jest dinozaurem, ale to ten duży, ja chcę ten mały. No. To by było tyle na temat dywanika. Dziękuję, do widzenia. To sprzedaj te swoje firanki. Firanków też nie. Nie, ja chcę mieć firanki. Są z zielonym, są ładne. Ale zielony to jest mój kolor, nie twój. Ty, a jaki ja mam kolor, kurwa, główny przewodni na kanale, jak nie zielony? Fioletowy. Nic na kanale nie mam fioletowego? Dobra, kupię ci fioletowe majtki, będziesz miał. Nope. Wsadzisz je sobie w tą grafikę kanału. No, na pewno. Jeszcze wiesz, że one będą takie puszyste i każdy jak będzie chciał, to sobie będzie mógł dotknąć swojego monitora i on to będzie czuł, że to takie mięciuśkie. Tak, Madziu, tak. Oczywiście, że tak. Moją siostrę pojebało. Ty się już skupiłaś odpowiednio tam? Ta. O, widzisz? Tylko zaczęłam raz. O, i wiek dorosły w końcu osiągnęłaś, widzisz? Chyba tylko umysłowo, nie fizycznie. Chyba raczej odwrotnie. Sieni trzeci poziom kariery guru techniki, napisz własną grę lub aplikację. Dobra, kino, spać. Jeszcze poziom chyba masz za mały na to. Ta. Ale jestem w guru techniki, nie? Mhm. Tak. Ty jeszcze ani razu w robocie nie byłeś, pragnę ci przypomnieć. No dobrze, dzisiaj idę. Ty, a wiesz co, ja mam taką propozycję. Idź do roboty i weź tam poznałeś współpracowników. Może jakiego, kogo tam wyrwiesz ciekawego. Ty na początek to... Aha, bo ja idę wyrywać jedną, a ty idziesz tam. Ja nigdzie nie idę. Idziesz, ja chcę idziesz poznać sąsiadów. Idę pobiegać. Nie chcę poznawać sąsiadów. Ale mnie to nie interesuje, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. Idziesz. Dobrze, pójdę, ale ja ze wszystkimi sąsiadami się kłócę, żeby było jasne. Nie idziesz poznać tylko jedną sąsiadkę, żeby mi tam na przyszłość się przydało. A po co mi? No tobie się przyda, mi niepotrzebne. No lubisz ją, to... Nie. Tak. Nie. Możesz się odsunąć od tej lodówki. Czemu myjemy przy lodówce? Ja wiem, że mamy ładną czarną lodówkę, ale żebyśmy jadły przy niej ukontemplowały, to jak troszkę nie bardzo, co? No może lubimy. A ty idziesz za godzinę do roboty, więc jednak ja idę do sąsiadki. A idź, z Panem Bogiem. Nie. No dobra, no to awe. Czego ja Czegoś ty tych powiadomień nie wyłączyła? Nie wiem. To wyłącz. To teraz. Teraz.
Ja nie wiem jak. No to już ci mówię, menu, opcje, tu, opcje trzecie, no, inne, powiadomienie sieciowe. Dziękuję. Dziękuję. I X-em teraz tam. Dobra, i słuchajcie, jest. Bo ogólnie pytaliście się kiedyś, znaczy wstawiłam zdjęcie, że będę nagrywać z Magną Simsy, pytaliście się, dlaczego nagrywam Simsy w oknie. Bo tak się nagrywa Simsy? Nie, bo nie da się współdzielić gry z fullscreena. A to też. Często też się pytacie, jak nagrywamy. Ja też nagrywam w oknie na przykład Simsy. Wszystkie inne gry nie w oknie, a Simsy okay. W oknie. Ty wiesz co, ja tak stosunkowo bym do pracy chyba już sobie poszła. No, tak stosunkowo to chyba powinnaś. I weź, że im ciężko pracowała. I naucz się w końcu gotować, no. Ja jak gotowałam kiedyś, to ci zawsze smakowało. Chyba nie na samych początkach. Na samych. No, jasne. No na samych, bo rzucałaś jedzenie z talerza i sam talerz jadłaś. To ci smakowało. A Ulka pomalowałam ci domek. Pomalowałam Ulce domek. Poprosiła. Ta, raz spełniłaś jej zachcianka, a teraz będzie. A zmień mi sukienkę, a zmień mi kolor bucików. A makijaż mi nie odpowiada. Wystarczyło to, że zaczęła od tego, że jak ją wprowadziłam, to miała raka, a Bartek płonął, nie? Tak. No, fragle, co myślałby kto, no naprawdę. Tak, już ją tutaj, ale wiesz. Samba. Ale wiesz co, on taki niefraglesowy. Ej, Teo go robiła, nie? No to już wiem, czemu niefraglesowy. Musiałaś podlizać mężowi. Lepiej dla ciebie, żeby fragles nigdy tego odcinka nie zobaczył. Pragnę zauważyć, że pierwszego wieczoru, kiedy Fraglesa poznałam na nagraniu czy na live z Minecrafta, to on pierwszy się wpakował do mojego łóżka. No. Więc ja teraz mam prawo na wyłączyć mój co chcę. No. Ci, co byli na live, to wiedzą. Czekaj, coś tam biegnie. Marcin Maluch. Pi! Dobra, nazwisko źle o nim mówi. Weź te gwiazdy pooglądaj, że tam chmury będzie ciszy. Nie, no za godzinę mam iść do pracy, więc... Ale ci relacja szybciej wzrośnie. Żeby nie było jak z młotką. No widzisz, prosiaczki, lamy tam widzisz. A... Chyba Wizu tu nas przeleciał. Tu Wizu był? Wyglądał jak Wizu. No, taki mraźny jakiś. A bo Wizu w sumie tu mieszka, więc możliwe. A weź mi zaznacz w robocie, że ja tam poznała współpracowników. Może Magda co wyhaczy? Ja się chcę zaprzyjaźnić. Popielski idzie. Nie chcę Popielskiego, już się brzydzę nim. Trzeci sezon, w którym coś z Popielskim bym miała wspólnego. Nie, czwarty, bo u mnie, u ciebie w trójce, u ciebie w czwórce i teraz znowu nie. Ale ja nie powiedziałam, że masz brać Popielskiego, powiedziałam, że się po prostu napatoczył, jak wyszedł temat, nie? Ale rozmawialiśmy o wyhaczaniu przeze mnie. No tak, i Popielski się sam napatoczył. Potencjalnie niezręczna rozmowa. To twoja rozmowa. Ale i tak co nie weźmiesz, będzie źle. O, Jeffrey. O, Gofra spotkałam, Bellę spotkałam. Ty, to może Gofra zechce. O, poprawa oceny mała, proszę bardzo. Magda, awans. Dobra, kupujemy ci chodniczek. Jaki awans? No, awans dostałaś. Chcesz chodniczek z dinozaurem? No, nie, ja chcę najpierw wszystkie firanki i powieś je równo najpierw, proszę. Przecież wiszą równo. Twoje wiszą równo, obróć w moją stronę, na moją ścianę się popatrz. No, wiszą równo. Bo tak jakoś krzywo je wieszałeś tam. To w sama ogóle po je krzywo wieszałaś, nie? Nie wiem po co ta środkowa firanka, niech ci będzie. No bo są trzy okna! No to co? Na dwóch brzeżnych by wisiały i też by było dobrze. No dobrze. Byśmy kasę zaoszczędziły. I chcę dinozaura. O, widzisz, że też ładnie wygląda? I kasa przynajmniej jest? No. Proszę bardzo. I dinozaura. I lampkę z kwiatuskiem. Może biedroneczkę? Tak dla ciebie. No. Tylko no ale sobie weź tą biedronkę, ja chcę dinozaura. No i gdzie se to kurwa wsadzimy? W poprzek. Chyba w dupę. No, twoją. Chyba twoją. No chyba twoją. Niebo twoją. Oj, dobra Wojtek. Okej. No.
O, widzisz, i ten dinozaur tak ładnie będzie się do mnie uśmiechał, jak będę wstawała z łóżeczka. Pierdolę. Ona nie jest normalna. A kupisz mi lampkę z kwiatuszkiem? Tylko tak jest niezielona. A na czym ci ją postawię? Na ścianie przyczepisz. Kinkiet mi kup. O oświetleniu, kobieta. Balony. Ty wyglądałem jak antybalonowe. Wiszące A myślałam, że co innego. Też kurwa zieloną? Nie chcę. Pokaż, co tu jeszcze jest ładnego. Kinkiet do pokoju dziecięcego ci kupię. Nic nie ma. A weź pokaż na górze, tam były takie coś dziwne, czego ja jeszcze nie widziałam. To po lewej. Niżej. Po prawej. O tu. Ciekawe nawet. Ale to jest takie bardziej sklepowe, wiesz? Znaczy ja powiedziałam, że to chcę, ja tylko stwierdziłam, że to jest ciekawe. Okay. No. No podobnie. Dla siebie patrzę. A to sobie to sobie kupię. Takie małe może sobie powisieć. No. Będzie miała w nocy, żeby się nie bać ciemności. U, czarne. A ty co chcesz? Zjedz jeszcze raz powoli niżej. Zobaczę, co tu jest ciekawego. Tu nie ma nic ciekawego. Dobra, daj mi to na górze, to zielone. Ten kinkiet pokoju dziecięcego? Tak. Będzie mi do dinozaurka pokosował. Na lewo troszkę było dać jeszcze. Tu. Ufa. Tak? A może jeszcze szafeczka nocna? To mogę sobie na ścianę walnąć. Szafeczki nocnej się zachciało. Boże święty. Jakie my tu mamy? Potem sobie inną lampeczkę postawię. Wiesz? Co? Wtedy sobie inną potem postawię. A nie! Lampeczkę masz już wybraną. Koniec. No to dobra, to nam sprzedaję. Chcę stojącą. Jakbyś z takie kostki. Chociaż trochę to duże, kurwa. Mi się podoba ta w drugim rzędzie druga. Ta? A? No ja chcę w innym kolorze. No słucham ja ciebie. No w zielonym. No do łóżka mi bardziej pasuje. Dobra, niech tak będzie, chociaż nie, bo mi to do łóżka nie pasuje. Nie rób takie same jak ja. Ale też muszę być z czarnym, nie? No to zrób sobie całą czarną. O, to sobie powiem, że trzymasz tam szatana. Kurwa, czemu ten fiolet jest różowy? Jezu. Ale wiem, że ci pasuje. No. No. Dobra, niech będzie. No i sprzedaj tę lampeczkę, ja chcę z kwiatkiem. Jezus Maria, trzymajcie mnie, kurwa, mac! To teraz już wiecie, dlaczego kina się rozchorowała? Jaką chcesz, kurwa, z kwiatkiem? O, tu masz kwiatuska, to? O. Ta. W jakim kolorze, kurwa? Czarnym. Nie, bo to jest z brązowym. Nie podoba mi się, chce jasny. A nie ten jasny, ten pierwszy jasny. No ale on jest ni w pizdę, ni w oko do niczego w tym pokoju. To chcę innego kwiatka. Tam są takie ładne kwiatki różowe, ja takiego chcę. Ale zastrzelcie mnie. Proszę was, zastrzelcie mnie po prostu. Gdzie masz, kurwa, różowe kwiatki? To weź ustaw, żeby były te takie lampki same stojące, a nie wziąłeś wszystkie. I ja mam tu ci znaleźć. No. O nie, ja chcę tą pandę, pandę chcę. O, pandę. Pozdrawiamy pandę. Jaką chcesz? A pandzie, która by się podobała? Myślę, że ta. Też tak myślę. To chcę. No, ślic. Czekaj, teraz ja sobie wymieniam dywanik. Dywanik jest ni w pizdę, ni w oko. Ej, kurwa, pół odcinka z dekoracji chaty, nie? I to jest potrzebne na kanale, no co chcesz? O, tak, ten ci będzie bardzo pasował. No co, ludziowy. Ale ten czarny. Też. O. To też chcę lampę stojącą, mi chuj. Albo ja sobie wezmę jakiś zegarek, o. Aha. Tą se wzięła! Sobie powieś na ścianie. Po co mi zegarek na ścianie? Jak na ścianie mam stojący ten. Co innego mi stoi na ścianie. Okej. Okay. O, misia sobie weź. Ta, na pewno.
kurwa, no nic nas nie stać! O, kwiatka sobie postawię. Gdzie jest kuktus? Kuktusa no. Chyba. A myślałeś, że jakiego? Ja tam wiem. A on ci chyba tam nie stanie, wiesz? By the way. Jak nie stanie, jak... No i chuja. No dobrze, to sobie inną cholerę. O, to sobie wezmę. To może być zielone. No. Dobra, zostaw coś na śniadanie jakieś. Dobra. Albo kup mi jeszcze obrazek na ścianę. Koniec, sklep zamknięty, Magda. Jeść. To sobie jedz. Tosty z serem były świeższe, to weź sobie tosty z serem. I tak nie umiesz gotować. Ty nie umiesz gotować, bujaj się. Co ty masz do roboty? Przeglądanie danych wywiadowczych. I poziom logiki trzeba mi wbić. Kupmy szachy. A postawisz sobie je w dupie chyba. Twojej. Nie, twojej. No i u sąsiada w dupie postawimy i też się nada. Ale u Werteza czy u Fraglesa? U Fraglesa. Okej. Okay. Jak już jadę dzisiaj po Fraglesie, to po całości. Nie no, ale... Kurwa, no trzeba jakąś książkę do logiki wytrzasnąć. Tylko gdzie to postawić? Jak książkę do logiki? Kobieto, daj ty spokój. No, a... Zobacz, czy w komputerze czy nie masz szachów do grania i... Obawiam się, że nie ma. Tam graj w grę. To są szachy, no to gra tak poniekąd. No nie. Ama. Oj, to pójdę do parku, w parku są. O, właśnie, wyślę, wypierdolę z domu. Będzie święty spokój. A gdzieś mamy normalny park? A ja tam nie wiem, ja z domu nie wychodzę. To do biblioteki wiesz, mnie co, wyślij. Wiesz co, wydaje mi się, że możemy mieć... Gdzie, co ja robię? Że możemy mieć... No. W muzeum szachy. A czemu ty taka wnerwiona? Co? No co? Ale gdzie? Co, jak? No ty. Ja? No, a ale co, ja? W grze czy ja w realu? W grze. Nie wiem. Znaczy, ja wiem dlaczego, ale tak pytam, że się zapobiegawczo, czy mi potwierdzisz? Magda! No co? Grzeczna bądź! Jestem bardzo grzeczna i ułożona. No, no. No. Bardzo, bardzo. Ty nie, ja się chcę szlać po sąsiadach, ha? Ja się chcę szlać po sąsiadkach. No to jeszcze lepiej. Sąsiadki, słowo klucz. Śliczne mam muzeum, bardzo mi się podoba. Są szachy? W sumie nie oglądałam. Tu nie ma? Nie wiem. A co na górze dają? Naprawdę nie ma szachów? Beznadziejne to muzeum. Sama jesteś beznadziejna. Ty też. To muzeum jest motylkiem. Jest beznadziejne. Sama jesteś beznadziejna. Ja chcę do parku. Do zwykłego parku. No nie mam tej zwykłego. Na pierwszym świecie. Też może tutaj są? No. Tak, grill jest. Woda z grilla zrobię. Okej. Okay. A nie, czekaj, to ty gotujesz, ty stary. No ale płota z grilla możesz zrobić. Jak to jedna rodzina granat? What? A że co ty tu robisz, że ja tak się zapytam poniekąd? Tak poniekąd to nie mam zielonego pojęcia, bo mnie tutaj być nie powinno. Przecież to był nowy safe zakładany. Musimy ciebie zabić. What the fuck? Sklonowałaś się. No chyba. Ja ci mówiłam w tym Las Vegasie, ty uważaj, bo ci wytną nerkę i nawet nie zauważysz. No to babie, sklonowali ciebie, masz za swoje. Trzeba było tyle chlać. To było po tym, jak ty sobie rozwaliłaś głowę i musiałam oddać krew do badania, czy mogę być dawcą. No i dobra, mi przynajmniej nie dali się sklonować, w sensie ja się nie dam. Chcesz grać z Moniką Małysz, z Łysym Piętką, czy może z Wieśniakiem Kluczykiem? Z Wieśniakiem. Przebiegła i pozamiatane. Co tam miałeś za opcję w pracy? Pokaż. Zmieniaj paradygmaty. Okej. Okay. No. A, działa! No i dobra, sama się nauczy lepiej. On grać nie umie. Czekaj, przyszła ci piosenka.
Karolina, Jezus Maria. Poszła Karolina. Magda! Tak ty tu grasz? Dobra. Nie, no ja w punkta mi wbij dopiero się przetegły, bo ja sobie pójdę stąd. Telefonem się bawić, jak mnie tu zostawisz, nie wiesz? No to cię zawołam do domu przecież. No, ale ty, jak tylko ja zniknę z twoich oczu, to... Patrz, tam ktoś śpi w łazience. W woltance. No. Stefan Burak? Myślisz, że jakaś dobra. Rodzina Buraczka? A kto go tam wie? No, do domu, Magda. Koniec rumakowania. No i to ja chcę telewizję oglądać, a najpierw prysznic. Boże, to ją to zadowolić. Dobrze, że ona jest moją siostrą. Bo ja siostrą. W tej serii jestem porządna, no. Dobrze, że ona jest moją siostrą i w rolu i nie muszę zadowalać, bo chyba zdechła. To fakt. I do toalety. I spać. Już 20. No dobranocy. Smurfy mi uciekły. Smurfy i tak przed tobą. Kogo ty uciekają? Chcesz lać? Idź tego, Bartka pobij. No, czekaj, muszę pograć w grę i... A co ci tam trzeba do tego twojego aspiracji? No tam programowanie, to muszę pocisnąć z robotą. A, no tak, pamiętam. Dobra, kina olej to na razie, idziemy... Albo zadzwonimy sobie. Po Ulaśkę. Tak też może być. Czemu ona z drugiej strony przyszła? Może była. Może. Cześć, Julka. Boże, zgasło światło. Ale wiesz, że jak co do czego, to musisz na niej iść? I najlepiej, żeby Bartka w domu nie było. Dlaczego mam iść do niej? Aha, bo nie mam podwójnego łóżka. No, ej, namiot, tak namiot nam postawię, nie? A w sumie też dobra sprawa. Poznajmy się, Ulka. I chodźmy sobie popatrzeć w gwiazdę. Jezusie, u nas taka bieda jest w tym domu. No, tak jakby nie zarobiłyśmy więcej. A słuchajcie, nie musicie nam robić domów, jak będziemy chciały, to pewnie będę truła tęczowego. No, znając życie, tak. Sorry, Ulka, znudziłaś mnie. Też muszę dograć. O, już nie przesadzaj. Mogę wziąć udział w turnieju. I tak przegrasz. Nie przegram, ja najsuper. No i... No, pograłaś? No bo Ulka dupę posadziła, no. I to romansuje, patrz na czatach. Gdzie ona poszła? Jeszcze zaczęła śmierdzieć. Ale poszła w stronę Teo. Może się pokłóciła z Bartkiem i teraz tu Teo zimuje. O, czekaj. Zerwała się królewna. Dobra, jeść. Talerz śmierdzi w kuchni. Jedz te tosty. Wstanę, tu ci zrobię coś lepszego. Dobrze. No co umiesz? O, tak. Czemu on mi nie zabanglał? Co jest? Halo? No. Musiała pomyśleć. Myślałby ktoś, że ja taka myśląca. Magda, jaka skupiona, cyc do przodu. Nie widziała ty? Zaraz do roboty. Weź mi tutaj dzisiaj, żebym ciężko pracowała. Może jeszcze poszukaj te dane wywiadowcze. A po co? Po co? Niech mi sami przyniosły. No i tak siedzisz i się opierdzielasz. Jem. Do pracy masz jeszcze 38 minut. Kina, ty wstajesz, bo się tam zlejesz w to różowe łóżko. Będzie bardziej różowe. Ty sikasz na różowo, kurwa. Nie, ty. Nie pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że sikałaś na basenie, żeby sprawdzić, czy woda będzie różowa i tak się zrobiło. Magda, ty mylisz mnie i siebie. Ja wiem, że my jesteśmy podobne, ale bez przesady. W życiu nie byłam na basenie, boję się wody i w ogóle woda jest no właśnie, raz weszłaś, zasikałaś, zmieniła kolor i stwierdziłaś, że bo ja się teraz boję wody i już więcej nie wejdę.
Ale wiesz, to ty udokumentowywałaś na Facebooku swoje zmagania na basenie, więc to bardziej prawdopodobne na ciebie. No właśnie, bo mnie nikt nie wyrzucił, bo sikałam, to czy nie sikałam? Aaa, przyznała się, brawo! Nie, weszła szedła z worka, ale ewentualnie z pisu. Z czego? Z pisu. Usłyszałam coś innego i mówię, what? Nie, co ty usłyszałaś? No. Idź do tej roboty i nie marudź. Weź, żebym ciężko pracowała. Już. A pokaż tego, co ja poznałam. Stary gofer, ty, ale Bellę znam, ona jest taka o. Taka o. Mhm. Gary byś umyła. No, nie, bo poszłam do pracy. Ja jestem znudzona pracą. Ty może ją rzuciła tą robotę? Magda, bo cię kopnę w dupę, nie? A spróbuj. Żebyś się pani zdziwiła. No zobaczymy, czy ty sięgniesz pod to łóżko. Sięgnę. Zresztą ostatnio cię widziałam w lodówce. Tak, mam gorączkę. Sprzątaj. No jakie sprzątaj? Film obejrzeć chcę, jestem niezabawiona. Sprzątaj. Ja gotuję, ty sprzątasz. No dobra. Jeps. Możesz nie mówić tak brzydko, jak nagrywamy? Nie. Weź sobie kanapkę z bekonem. Napisz. Ta lodówka naprawdę jest taka fantastyczna. No. I spinta. No, się zechciało. Nie ma kumpieli. Dlaczego właśnie my wanny nie mamy? I znowu ci nie wyszło żarcie. Kurwa. Ja chcę prysznic. I chcę weź gorący prysznic. Ja chcę potem skałkę sobie pokopać. Dobrze. Czekaj, co ja potrzebuję? Drugi poziom programowania i pograć w grę. O, widzisz, ja zostanę youtuberem, będziesz zarabiała hajs, będziesz nas utrzymywać. A może jednak rzucę tą robotę, co? Nie! O. Może jednak. Może pójdziesz pobiegać? Mhm. Tak. To super, że bierzesz prysznic, żeby się zaraz spocić i śmierdzić. Id. Jakiś liść tu spadł. Ty, co mi się tam różowego zrobiło? Co ja tam robiłam pod tym prysznicem? No, już ty wiesz najlepiej, co ty robisz pod tym prysznicem. Nie. Hashtag niegrzeczna Magda. Nie. Przylazło to. Może z łysym se zagadasz? Ty lubisz łysych. Co? A pokaż mi, co leci. Nie ciekawe. Tylko w ogóle jaką ty masz klatę rozbudowaną. I co telewizję pooglądam. To może ogląda jakiś kanał konkretny. Romanse. Chyba dziecięce, bo to takie bardziej dla ciebie. A weź co chcesz. A weź tego, żebym sobie do tej, do Belli zadzwoniła. Proszę, proszę. Ja pogadam. Pogadaj. Później idź oglądaj sport. Niech będzie. I spać. Już 20? No i znowu dobranoczkę przegapiłam. No kolejne smerfy poszły. Smerfy cię nie lubią. Będę oglądać gumisie. Jak gumisie skoczą tamisia. Bo gumisie cały świat już zna. A Magda znowu nie wyłączyła telewizora. No i co? No i będziesz płacić rachunki. A będę. Pracuję to i będę. Myślisz, że ulga przylezie tak późno? Może. O, Kina i tutaj chora. Boże. Zaraziłeś Kinę z tym słowo swoją chorobą. A weź się nie tego, nie kuruj. Zobaczymy, czy rzeczywiście umrzeć możesz, bo ja tego nie zobaczyłam jeszcze nigdy. Magda! Zmartwychwstaniemy ciebie po 3 dniach. Tak, sama sobie zmartwychwstanie. Dobra, po półtora, żeby było tak, że ty jesteś bardziej o połowę. Ja muszę sobie leki zamówić, żeby to wyleczyć? Nie, to ci przejdzie. Widzisz, że już ci przeszło. Wystarczyło się wyspać. Nie mam do niej zaufania. Teraz umrę. Kurwa, 5 rano. Księżna wstała.
No co mi się śniło? A może najpierw tak do toalety? A może zjedz, a nie będziesz dwa razy robić jedną robotę? Czekaj, i tak sobie na później zostawię. Co ty masz do zrobienia? Nic. Jak zwykle, kurwa, niezaczęte. Ale po co? Nie chcę. No weź, zdobądź ten awans. Ale po co ty awansowałaś? To już wystarczy. Patrz, ile hajsów mamy. Żeby iść imprezować. Coś tak czujesz, jakbyśmy teraz chciały domek od tęczowego, kurwa, willa, nie? No, oczywiście. Taka willa! Znowu gotować nie umiesz. No ty masz, kurwa, jakiś żołądek gesslerowej, nie? A żebyś wiedziała. Zmywaj. I dopiero do roboty. Pracuj ciężko, bo chcę hajsy. Znowu wkurwiona. Idź pod prysznic. Zrobi ci się też tak dobrze jak mi. Poszła gdzie indziej, ale jeszcze nie czas na to. Miałyśmy być porządne. Ty miałaś być porządna. Ja już stwierdzę, że się puszczam. Cię. Proszę cię, tyle fajnych lasek tutaj wokół. No proszę, Magda. Każ mu wracać. Zresztą, co mnie ta praca obchodzi? Ja nie chcę. Pogorszenie pracy średnie. No, o, widzisz, nawet praca mnie nie chce. Obiecałaś, że będziesz pracować, a pracuj! No to znajdę sobie coś. O, ja wiem, ale pójdę do tego. No, zasiłek. No. Zasiłek, dotacje, te sprawy. Te. No, uchodźcy mogą, to ja też. Nie jesteś uchodźcem. Ty pójdę do parku, opowiemy, że mnie wyrzuciłeś z domu i się zrobię. I ujdę sobie sama, o. Kurwa. Dajcie mi cierpliwość, bo jak dacie mi siłę, to ją po prostu spierdolę, nie? No to nie wiem, co bym mogła robić. Czekaj, zaraz wymyślę. Siedź na dupie, masz dobrą robotę, przynosisz pieniądze. Ja nie chcę znowu... A ty masz robotę. Ale ja nie chcę znowu... Kurwa. Szamicy dostała! Wszystko przez ciebie. Ja nie chcę kolejnej serii jebać biedy, Magda. A, tak, ostatnio byliśmy tak cholernie biednie, że... No byłyśmy! Ja chcę pograć w grę. Graj, w co chcesz grać? Simsy na zawsze. Okej! Okay. Zrobię sobie siebie, ciebie i ciebie utopię. O. Obyś miał więcej szczęścia, niż ja próbując cię zabić. Oj, pamiętam ten słowetny odcinek. A, to było takie piękne. O! Tak. No to weź, o, zaproś do środka. Nie możesz jej zaprosić. Mogę. Nie możesz. Więcej. I tu powinno być przyjazne gdzieś. Dobra, to idź, poznaj ją. Idź z nią plotkuj. Magda! Oj, zaraz. Poczeka. Sama przylazła, to nie też czeka. Ja jej nie zapraszałam. No chcę się z nią poznać, ta... Weź ten, chmurki oglądaj, będzie spokój. To jest chyba najlepsza interakcja w tej grze. Magda nie tylko by w chmurki patrzyła. Boże, jaka z niej wychodzi romantyczka w tych Simsach. Jasne. Nie znam jej od tej strony. Mm. Widziałaś niedźwiadka, ta czona widziała. O, widzicie mnie na niebie, jakie to miłe. Tak. Nie widziałaś świnie, czyli siebie. No, teraz ja przebicę zapałę ciebie. Jak nie patrzeć, ty miałeś pierwsza? No bo się zaraziła pewnie kurkę. Ja chcę pod prysznic i ja chcę spać. A może znaczy, zamówimy sobie leki? Nie, ja nie chcę żadnych leków. Ja się umyję i wszystkie szyby spadną. Wiesz, wystarczy, że zobaczę nasz gołe. I od razu ślepo mi zdechnął. No i po co tyle hajsów wydawałaś? Na nowy dywanik by było. Ale nie będziemy mieć nowego dywanika, bo wstawimy sobie go chyba w dupę. Chyba tobie. Do toalety chcę. No już idziesz. Potem jeść. Śledzia. Nie ma śledzia. No. O, właśnie, ta gra jest wybrakowana. Jak to, żeby śledzi nie było? Ale zrobię ci rybne taco. No ryba to śledź, no. A czy śledź to ryba? Widzicie, co masz gorąco.
Boże, moja psycha siada. Nie no, ale śledź nie jest rybą. Śledź to jest śledź, to jest taka istota, to jest taka, no, to jest coś przewspaniałego, tego nie można takiej zwykłej ryby porównać, to jest taki epic pro bardziej, no. No. Później to odłóż i śpi. Czy ty tego towarzyszy możesz sobie odłożyć? Nie. A zobacz właśnie, czy lodówka od ciebie działa. Czy można przyciągnąć tu? No u ciebie działa, moja lodówka nie działa. Moja się popsuła. No widzisz, masz do typu lodówka. Idź sobie w coś pograj, bo nerwicy dostaję. Idę do Ulki. Nikogo nie ma w domu. No to Ulka idzie do mnie. I tak można. A mi co tam się nie wiem, zrobiło? Nie wiem, Boże. No, masz Ulkę. Czekaj, bo flirtować mi się chce. No, chyba nie. Ulka, no przecież ustalałyśmy to przed odcinkiem. Skrywa z niedostępną. I zawstydziłeś się i znowu robaki ci wróciły. No to Ulka mnie zaraża robakami, nie? Tak, a ty mnie. Takie życie. Niestety. Co na schodach zostawiłeś taką samą? Nie chciała flirtować, to nara, nie? A to stój. Oj, coś ci się przyśniło. No, zdecydowanie. Ale byś się umyła. Lubię grać śmierdząco. Tak, wszyscy o tym wiedzą. Dzięki. Magda od razu do żarcia. No bo jestem głodna. Zawsze jesteś głodna. Mi się nawet ten pragnienie życiowe spełniło, że się umyłaś. Spadaj. Przeczytać no tak. 3 książki do końca. Po co? Do szczęścia życiowego! A mogę się zwolnić? Nie! Skąd tu drinki? Znowu chlała jakiś chuj wie co i... Ja chcę skałki pozbierać. Na skałkach też można zarobić, no. Jak będziesz miała wolne, to będziesz zbierać skałki. Mam dziś wolne. Nie, idziesz zaraz, już idziesz do pracy. No, jutro mam wolne. Jeszcze ci was padło przez to twoje, ten twój gówniany wybór. Bo ja nie chcę pracować. Obiecałaś! Kupimy gitarę, będę grała dla napiwków. Za jakiś być? Czas. Na pewno nie chcę znowu jebać biedy, no. No tak, a kiedy myśmy ostatnio biedę miały, co? Cały czas! Nie! Od... Tylko nam starczało na domek? Jak już miałyśmy domek? A kto ci kazał komputer spalić? To malowałaś tylko obrazy, żebyśmy miały na rachunki. Napraw ten komputer teraz. Kurwa mać, do pracy idę. To jak wrócisz, to napraw. I znowu robaki masz. W tej w lodówce się zagnieździły. Chyba w dupie. Tak wrócę, to naprawię. Masakra, po prostu. Masakra. W ogóle kończymy ten odcinek, jak wrócimy z roboty. No, jak naprawisz komputer. Dobrze. A ja chcę na skałki. Albo pobawić się. Chodź na skałki. Tutaj gdzieś były? No, pod drzewkiem. Tu. Tu jest jedna. To są gzyby. Halucyny. Tam po lewej tak były bardziej. Tu gdzieś. No przy domkach. Gdzieś tu były trzy. O tu. Tu są dwie. O, żaby może, co? Będziemy miały zwierzątko w końcu.
Jeżeli myślisz, że będę trzymać żabę w domu, to się mylisz, no. A dlaczego? Bo żaby są obleśne. Nie. Tak. Zależy jakie. Wszystkie. Naprawdę. Tak. Na kolana, Magda, na kolana. Zobacz, ile te kamienie kosztują. Może sprzedamy i też hajsy będą. Jeżeli myślisz, że to cię uwolni od pracy, to się grubo mylisz. Ale ja nie chcę pracować. Nie dostaniesz. Ale kurwa będziesz. Byłeś niegrzeczna. Aha, teraz wrzucisz się tam? No, tak, naklikałaś to, tak mam? Za to sobie pobiegam. Zadzwoni. No, dzięki. Nie. Sprzedajemy żaby, są po 10. No, otwórz. Nie graj w grę, tylko otwórz. Oj, no tego ostatniego chyba mamy, karypla. No chyba tak. No chociaż jakiś sensowny hajs do domu. No widzisz, sensowne hajsy zarabiam, no to po co ja będę pracowała? Magda! Co? Jeść! To jedz. Przed telewizorem. Wiesz co, ja drugi sobie chciała, kibel się zepsuł. To ty naprawisz kibel. Dobrze. Wszystko się kurwa psuje w tym domu. No nas nie stać. A to jeszcze nie chcę pracować, nie? Księżniczka po prostu. No bo mogę sobie czasami skałkę jakąś znaleźć, czy ewentualnie, nie wiem, jaką pożyczkę wziąć. Tak. To jest chyba gry mylą. Ale patrz, mamy już 2000, byśmy sobie trzeba, kupili. Trzeba Magda wziąć te lekarstwa. Dobra. Ja wezmę, a to drugie to sobie tobie oddam. Zasnęłaś w kącie! Tak się naprawa kompa interesuje. Skorzystaj i oglądaj ten telewizor. Dobrze. Naprawiłeś to ustrojstwo? Tak. Zjedz sobie może coś. Kino! No rano wypadałoby, żebyś coś ugotowała. A słuchaj, mamy 2000, może byśmy sobie za miasto wyjechały? W sumie to my kończymy ten odcinek, droga siostro. Ale jeszcze trochę popracujemy. W innym odcinku. I pojedziemy. Jeszcze w kolejnym pracujemy, a za dwa jedziemy. W jakim kolejnym, jakie teraz mam wolny weekend? Niepracujący. I nie wiem, czy ty też, przypadkiem nie. No dobra. No. To w kolejnym odcinku, jak będziemy pamiętać, żeby jechać, to pojedziemy. To ty spauzuj grę. Czekaj, to już wstańmy. A po co? Tak no zapytam. Dobrze. Dziękuję wam za oglądanie kolejnego odcinka i cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam was, kina, ze mną była Madzia. Byłam, pa pa. Trzymajcie się, cześć.